Nagrywasz? Już nagrywam, włączam. Dobra, mamy. Ej, to będzie te 2,5 już trzeci. Masz drugi, czyli zgadzałeś tam. Będzie te 2,5 już trzeci. Do Erki, do Erki. Dobry kosor. Zostawię. Tą drugą kamerę chciałem przypomnieć. Nie ma dyscypliny, zero. Nie ma bariery, czemu nie. Kolejny aparat. Dobra, dołożę. To będzie nagroda. No ten czas nie wiadomo, od czego się czerwony będzie 2,5. Proszę, a ten czas mierzy co? Od dziesiątkę? Czy nic nie mierzy? Nie, to ten dystans. Ten dystans. Biega. A, czyli 2,5. Jaki ustawię, taki będzie mierzył. Zależy, ustawiłem na 2,5. A to jest taki pis na wodę? No jak pis na wodę? No zobacz czas, zerknij sobie, no... No nie, no aha. Aha, że można przełączać, tak? Na ten, na dziesiątkę. Przejdę, jak przełączę, to będzie. No, a ty... Mogą stać na dychę, ale to bez sensu już było, nie? W tym momencie. To i tak się wymieszają, bo na pewno z dychy dogonią piątkę. Tak, ale to chociaż na czołówkę będziemy mieć, nie? Tak jak trzeba. Baterii tu masz. Dwie baterie są zapasne. Ale też na piątkę. Co tak się odpylało cały czas, to było świetnie. A to będzie? No właśnie. Może z tej strony, ale tam też jest taka flaga. No, bo ja nie wiem, co myślę, bo nie widziałem go, żebym biegł. A co? A to wiem co. No tylko lepiej no, widzieć, jaką... Żeby wiedzieć, jaką koszulkę ma. Kolor koszulki to jest Tomek pewien, no nie w innym czasie będzie. To na piątkę biegnie. No on też. Później ale drugi kolor na... No, nie wiem. W ogóle coś? Nie. Tomek? Ja mam koszulkę. Ale, aha, ale nie przygotowywał się. Co? Nie, musisz przynieść to, rozep. Wiesz co, ja bym to naprawdę... Zapytaj się tutaj Macieja. Może ma. On ma tutaj tą rozetkę, tutaj. Tu może podłączyć to. Idę po pachołku. Tam do przodu, do przodu. Najlepszy 20. Czyli tak jak ja biegałem. No, między 30 na pewno głosowają. Maciej! To na dychę dobiegałem. Skoczył jakiś numer 184 na 5. No to, a przebiegał coś w życiu? Nie. Zaraz to zyskakuję. No i teraz nie widziałam. Ale dobra, mam chwilkę. No, 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 dobra, dziewczyny.
Nie, na 2,5. Jak są przepisani... Tak, ale jak przypisałam sobie numer, że wtedy jedziemy na inny dystans, to już kolor będzie taki, jaki był przypisany, tak? A w systemie już będzie ten aktualny. No, kończy się właśnie bieg na 2,5 km. Brawo, brawo! Brawo! Dobrze, i ostatni zawodnik zakończył dystans 5 km. Kasia, ktoś tam 5 chodzi tu sobie. Pierwszy, przepraszam bardzo. Zwycięzca dzisiejszych zawodów na 5 km. Brawo, Maciej. Jest pierwszy. I Maciej Maćkowski ze Żmina. Tu jest pierwszy zawodnik, jeszcze pochwali, porozmawia. No i zwycięzca skąd przyjechał? Białe Błota. Karol Lankowski, zwycięzcą biegu na 5 km. Drugie miejsce na 5 km zdobywa Maciej Maćkowski ze Żnina. Bitomar Żnin. I kolejni zawodnicy kończą bieg na 5 km. Paweł, tu jestem. Ja pomyślałem, że... Myślę, że one trzeba za piątkę mieli na zegarze przynajmniej, nie? 15 minut. Przypominam, dalej są z wizerunkiem Andrzeja Rosiaka. Byłego burmistrza Żnina. Na pewno dyrektora Muzeum Ziemi Połudzkiej. A ty tu pierwszy? Ty pierwszy, tak. Ośmiu już? No więc... No tak zerka, Kasia, wiesz, i tak nie spiszesz, ale miała się czołówkę kobiet, czołówkę mężczyzn, nie? Tak, właśnie pan się to za kobietami teraz. Tak, idealnie jest. Wojtek, zaproś tutaj speakera Andrzeja, co się chce. Jeśli mogę prosić do wręczania medali panią Halinę Rosiak. Jeśli gdzieś tutaj się znajduje, to bardzo ją tutaj prosimy. Wam to jeszcze 2,5 teraz. Tak, 2,5. No, jakoś wolno. Musiała być szybciej. Brawo! Kurde, czemu tą torbę zostawiłaś tam w samochodzie? Wiesz, zostawiłaś trzy komputery, które... Wiesz, mogę teraz tabletę odpalić? No tak, w tym momencie teraz, tak? A jak będziemy znowu kogoś, będziesz miała złego, czytanego, to co zmienić? A tą panią? A dzisiejsze zawody, 26 biegi żnińskie, są pod patronatem burmistrza Żnina, który objął patronat na 10 km. Są również pod patronatem posła do Parlamentu Europejskiego Kosmy Złotowskiego, który objął patronat na 5 km. Bieg na 2,5 km pod patronatem przewodniczącego Rady Miejskiej w Żninie, Grzegorza Koziełka. I Nordin Walking, czyli słynne kijki, są dzisiaj pod patronatem naszego starosty Żnina, Zbigniewa Jaszczuka. Przypominam, że na dzisiejszych medalach znajduje się wybitna postać, miłośnik pałów, Andrzej Rosiak, który był wspaniałym burmistrzem Żnina i miłośnikiem pałów. Tak, i właśnie kończy się bieg na 5 km.
Jak na 5? Nie, 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 na 2,5. A też tak wiele się skończy, okej. Zapraszam do odbioru medali. Za chwilę lekki prysznic w rytmu i pan Stanisław Maciej czeka już z najlepszą grochóweczką. Jadłem przed chwilą, więc polecam. Tylko dla zawodników, którzy płacili grochóweczkę. Oczywiście ma się tam zjawić z dowodem wpłaty. Aha! Dziękujemy zawodnikom za wypek. Damy metal. Idziemy pod prysznic na obiadek i od godziny 14 ceremonia wręczenia nagród. Proszę się nie rozjeżdżać, bo cenne nagrody. Byłoby przykład nieodebrane. Czekamy jeszcze w dalszym ciągu na pozostałych zawodników. Dzień dobry. Nie biegnie pan? 2,5 to jest. A powinien być jeszcze dla seniorów. 34 minuty dają wysiłek. Dzięki. Jeżeli słyszy mnie pani wiceburg, także do pomocy przy wręczeniu medali. Wizerunkiem pana Andrzeja Rosiaka. Chody, go, go, go! Brawo, brawo! A ta różnica będzie wielka. Dziękujemy zawodniczkom, zawodnikom za wysiłek. Zapraszamy do odbioru medali. Skromny potem lekki prysznic i posiłek. Jeszcze jest kolor żółty, to jest dystans 5 km. Dziękujemy za wysiłek, odbieramy medal. No to Polonia, to będzie, tak ja tylko kontroluję, czy się zgadza z systemem. O, nie mam pojęcia, nie powiem wam. Trzymać głową, on pobiegnie dalej. Bieg zaliczony. 26 bieg ogólnopolski. Dla niektórych już się skończył, ale nie skończyła się jeszcze dzisiaj impreza. Zapraszamy na obiadek, potem na rynek o 13:00 będzie ceremonia wręczenia wyróżnień dla młodzieży szkolnej. I o 14:00 główna atrakcja, puchary, medale. Medale już są, ale puchary i nagrody dla zawodników. Biegu głównym jest Waldek Piekarski, reprezentujący firmę Netto. To Netto jest sponsorem na tych zawodach, której dziękujemy. Ja potem dziękuję pozostałych sponsorów, dzięki którym kolejny bieg mógł dotrzeć do skutku. Czekaj, czy nie działa? Nie. No to zaraz ją wprowadzę, jak dasz mi kartę startową, Kasia, wiesz to? Ona jest w komputerze tam. Na rynku, który zostało, to złapie się jak średnie do mecze. No, ja ci nic nie poradzę teraz. Dziękujemy, odbieramy medal. W dalszym ciągu jeszcze nie widać pana burmistrza, ale tam był u pana siataka bufet. Proszę to zejść. Już dziękujemy, brawo, brawo. Są także weterani. Jest pan burmistrz, proszę. 5, 5, 5.
Panie burmistrzu, jeszcze nie siadamy. Jeszcze nie siadamy. Sprawdzamy tętno. Sprawdzamy tętno. Gramy medal. Który? A, jest Tomek Gordon, dobrze, że ktoś mi tu podpowie, bo ja po zmianie czasu to nie wszystko dobrze widzę. Brawo! Dziękujemy, odbieramy medal. Jeszcze cały czas żółty numerek, to znak, że jest to dystans 5 km. A Maciej i ta pani biegnie. Weź czas. Jest mama z dzieckiem. Dziękujemy. Młody otrzymujesz medal. Podwójny medal. Zapraszamy potem już na lekki prysznic i na obiadek do liceum. Będzie czuć po grochóweczka, aż pachnie tutaj. Proszę, jest pani też starosta, błąd z nową dziewczyną. Ten ma zdrowie, nie tylko bieg, ale jeszcze przygarnął jakąś dziewczynę. Tak, ale oni się mieli dystans, bo się jednak rozmyślili. No to pewno widać, że to ewidentnie dziękujemy za wysiłek, niezły numer. Odbieramy medal. W ciągu żółte numerki to są zawodniczki z 5 kilometrów. Pani burmistrz, pani Rosiak, nie widzę, jeżeli to gdzieś tam nas słyszała. Jest na 10. Brawo! Wolno, chłopie! Co za numerczka to jest? 171? Tutaj... Fredzi. Gratulujemy Fredzikowi, który już w tym roku jeden wielki wyścig wygrał. A tym razem jest pierwszy, wreszcie doczekaliśmy się zwycięzcy z Pałów. Zbyszek Pledzik, zwycięzcą biegu na 10 km. Trzeci. Mamy trzeciego zawodnika z Brodnicy, odbieramy medal, idziemy pod prysznic i potem spotykamy się na rynku o 14. Jeszcze zawodnicy, żółte numerki to są zawodnicy z piątki. Dziękujemy za wysiłek. Jest także, o czym mówiłem, zwycięzca biegu na 10 km, Zbyszek Pledzik. Gratulacje. Wreszcie mamy zwycięzcę biegu z Pałów. Powiąże.
medal, medal. I oklaski, gratulacje, głęboki wdech, podbieramy medal. I zapraszamy za chwilę na obiadek. A potem spotykamy się przed sceną. I zaraz proszę coś ubrać, bo jednak teraz jest dosyć chłodny. Dziękujemy za wysiłek. Odbieramy medal, idziemy na grobeczkę. Ubieramy się przedtem, jednak trzeba jakąś kurteczkę założyć. Tomek! Tomek! Bluzę! Dobra, ja zmienię na tym dychać. I jest Nordic Walking, proszę bardzo, jest zwycięzca numer 419. A to jest numer 419. I skąd? Nie wiadomo. Pan Stawicki jest wycięzcą, na razie oficjalne wyniki, oficjalne zapraszam od przed sceną. Gratulacje, proszę bardzo. Głęboki wdech, idziemy na obiadek i spotykamy się o 14 na rynku. O 13 przypomnę, dekoracja młodzieży szkolnej. Bo już prawie mamy wyniki młodzieży, więc spokojnie. Dziękujemy, zapraszamy na odbiór medalu. Numer, Kasia, bo to wiesz, że ktoś z cyklą właśnie, na przykład z cyklą są. Ale bo się nie ma. Ja się mogę tu zwiadł, bo to prawo, nie? Jak Zbigniew Klebik powiedział. Ale kogo to jest? Numer. To wiesz, że to jest kogo. Daj, bo patrzę, czy kobiety nie pachnie, bo nie sprawdzę. Kto bym wygrał? I kolejni zawodnicy, którzy teraz kończą biegę, który zaliczany jest do Grand Prix Polskiego, dystansowy. Trzeci, tak? Trzeci, no. Dawid, co mnie słyszy, to zapraszam do poczekaj, ja mam ją. Brawo. Jeśli gdzieś tu publiczu jest Dawid Kolasa, tutaj zapraszamy przy wydawaniu medali. Poszukiwany Dawid Kolasa. Brawo! Brawo! Przypominamy, tutaj są, odbywają się dzisiaj 26 biegi żnińskie. Specjalny medal ze wspaniałym miłośnikiem pałuk Andrzejem Rosiakiem, który był burmistrzem Żnina, dyrektorem Muzeum Ziemi Pałuckiej.
przodu. Nie można. Chyba nie możesz. I kolejni zawodnicy dobiegają do mety. Ponad 500 zgłoszonych zawodników bierze tutaj dzisiaj udział 26 biega Żyńskich. Były, a nie, przepraszam, była wygodnik. Jeszcze nie było. Nie wiem. Prosimy zawodników, żeby odkładali chipy, jak ukończą bieg. A przypominam, dzisiejsze zawody są upamiętnieniem Andrzeja Rosiaka. Dzisiejsze zawody również są bieg na 10 km zaliczany do Grand Prix województwa kujawsko-pomorskiego, patronat burmistrza Żlina Roberta Luchowskiego. Bieg na 5 km patronat objął poseł do Parlamentu Europejskiego Kosma Złotowski. Pierwsza kobieta. Który również jest tutaj z nami dzisiaj na biegu. 193. Bieg na 2,5 km. Odbywa się dzisiaj pod patronatem przewodniczącego Rady Miejskiej w Żlinie, pana Grzegorza Koziełka. Ten dywan to nie jest dobry. No i Dordzi, Krokin, Kiki również odbywają się pod patronatem. Brawo, Jurek! Starosty Żlina Zbigniewa Jaszczuka. Stoję na mecie, nie? Czekam na ciebie, ty kurwa, ty nam basen jest. Kurde. To przecież miałem gdzie. Ale tak myślałem, ale rano nic nie pisałeś, że tak. Kurde, patrzę, patrzę. Musimy zapytnić, bo kobiet, żeby zabrać sobie wodę i odłożyć chip. Przesuwamy się do tyłu, znaczy do przodu. Aha, jak na 2,5? Nie, bo już o 5. Wychodzimy. Gratulujemy wszystkim zawodnikom, że tutaj dzisiaj przyjechali upamiętnić tak wybitną postać jak Andrzeja Rosiaka. A zawodnicy są z całej Polski. Ja tu aparat trzymam, kurde. Czekam, patrzcie, gdzie jestem. Przypominamy, że biegi były dzisiaj w kierunku Skarbienic i Rydlewa. Mamy na kategorię. Mamy wiatr. No dobra, na razie. Na basenie. I mamy kolejnych zawodników na mecie. Z biegu na 10 km. Tak, jaki pani ma numer? Dobra, 377. I wskoczyła. A medale tutaj z przodu wręcza radny Rady Miejskiej w Żlinie Bernard Starczewski. Radny Prawa i Sprawiedliwości. Ktoś tam stoi z tym aparatem, żeby poprawić ten dywanik. Ale nie pokazuje się troneczkę pomału. Tak. Jak się Wirpo? Proszę powiedzieć. Jak masz na imię? Stawiński. Jak oceniasz się organizację Budziński? Organizacja co roku jest zorganizowana. Jedno z najlepszych zawodów w regionie. Pogoda byśmy mieli tak na zawody. Drugą stroną to było pod gaz, ciężko, ale do ostatniej siły. Czy podoba ci się, podobają ci się biegi zińskie? No i pan teraz jesteś? Trzeci raz na biegach zińskich. Stawiński Kacper. Kacper. Teraz się tu zabiję. Mamy pięć, pogodę, słoneczko się pokazuje. Przechodzimy tutaj, tutaj w tam tam proszę, zapraszam, nie na wasze gwiazd. Halo, halo, proszę Państwa, jest taka tradycja, pomimo tego, że bieg był dzisiaj w tym roku wcześniej,
o tydzień, to jest taka tak w historii, że zawsze na biegu zimskim ładna pogoda. I kolejni wspaniali zawodnicy przypadają na metę 26. biegu zimskich. Bieg w tym roku 4 dystanse, bieg na 10, bieg na 5, bieg na 2,5 i słynne walking, walking, czyli kiki. Ale ładna koszulka. Tu dzisiaj wręczane są z wizerunkiem Andrzeja Rosiaka. Młoda. Przypominamy dzisiaj, że są bardzo ładne nagrody do wylosowania na rynku. Na zakończenie zawodów przy dekoracji zawodników około godziny 14. Między 14.30 a 14.00 losowanie nagród. Jest z nami też pan radny tutaj Wojciech Szczęsny. Jak to miło widzieć, ojciec z dzieckiem przybiega na metę 26. biegów zimskich. Gratulujemy wszystkim zawodnikom, którzy ukończyli dzisiejszy dystans. Pokazujecie, że co roku warto przyjeżdżać do Żnina. To jest już chyba 6. medal albo 5. z kolekcji Kielcy Żninianie. W tym roku wybitna postać, Andrzej Rosiak. Znowu się zawinął ten dywan. I kolejny zawodnik zadowolony. Jest dzisiaj z nami pan poseł do Parlamentu Europejskiego, Kosma Złotowski. Radny Rady Miejskiej Bernard Starczewski. Burmistrz Żnina Robert Luchowski. Radny pan Wojciech Szczęsny. Pan Grzegorz Kozielek, przewodniczący Rady Miejskiej. Zbigniew Jaszczuk, starosta żnicki. Zawodnicy tutaj mogą sobie odebrać i oddać chipy. Jak się biega? Jak się biega? A jak panu podoba się Żnin, a biega Żnin? Zawodnicy, którzy ukończyli bieg, mogą przejść w szkole. Jest pyszna pałupka, grupka. Przy wodzie jest tutaj są dziewczyny z chipami, można te chipy oddawać. Zawodników, którzy ukończyli bieg, zapraszamy na grochówkę z powrotem tutaj do biura zawodów. Pietrek, Pietrek, Pietrek! Wyjątkowa pyszna pałupka, grochówka, która jest co roku na biegach żnińskich. Jak się ciepło. Jest radny Rady Miejskiej Piotr Ostrowski. Jak się dzisiaj biegło?
dobrze, nie było się. Dziękuję bardzo. Wyjątkowy medal z wizerunkiem Andrzeja Rosiaka dla wspaniałych zawodników przeznaczonych, którzy dzisiaj odwiedzili drzwi z różnych miejscowości w Polsce. Marta! Zawodników, którzy ukończyli bieg, zapraszamy na pyszną grochówkę przy biurze zawodów. O, żona lepsza? Jest ze mną zawodnik, który... Jest ze mną zawodnik z Gdyni, proszę Państwa, Wojciech Kujak, który biegnie u nas w czwarty raz. Panie Wojtku, jak się biegło? Jak zwykle wspaniale. Sam żałuję, że przez kilka lat nie mogłem tutaj biegać z rzędu, ponieważ startowałem w maratonach. Wczoraj udało mi się wystartować w Mistrzostwach Świata w półmaratonie w Toruniu i dzisiaj prosto tutaj przyjechałem, bo nie mogłem sobie odpuścić tego biegu. Dziękuję. Co najbardziej panu się podoba w organizacji biegów żeńskich? To, że one są bardzo fajne, przyjazna atmosfera. Nie są to jakieś masówki nastawione na komercję, tylko naprawdę bieg nastawiony dla biegaczy. A czy podoba się panu kolekcja Wielcy Żniany na biegów żeńskich? Oczywiście i na mojej ścianie z medalami zawsze zajmuje pana nowe miejsce. Dziękujemy, zapraszamy ponownie do Żnina. Tego zawodu nie spotkałam, ale widziałam, że czas o 5 minut. XXVI biegi żnińskie, jak co roku, piękna pogoda, wspaniały medal z wizerunkiem Wielkich Żni. Wszystkim wspaniali zawodnicy, którzy co roku tutaj do nas przyjeżdżają. Dzisiaj ponad 550 zawodników odwiedziło Żnin z całej Polski. I kolejni wspaniali zawodnicy na mecie od 26 biegów żnińskich. A na mecie medale wręcza radny w Żninie Bernard Starczewski. A właśnie, pan już biegł, bo on pijał, ale znam. Chodzi. Znowu pan sobie było. I na mecie wręcza medale członek Prawa i Sprawiedliwości Kowalik. Sebastian Kowalik. No i oczywiście, proszę Państwa, dzisiaj na biegu żnińskich jest z nami Henryk Tokarz, który księgarnia Pałucka, która co roku nas wspiera na biegach żnińskich. Brawo, brawo! Tak, czytuję wszystko. Brawo, zawodnik, skąd pan przyjechał?
Pogodźcie. I kolejni wspaniali zawodnicy tutaj biegają na metę 26 biegów żnikińskich. W wspaniały sposób upamiętnili postać Andrzeja Rosiaka, wybitnego żniniaka, miłośnika pału. I widzę tutaj zawodników z Park Run Torun. Jak się dzisiaj biegło? A jak oceniacie nasze biegi i postacie na medalach? Pozytywnie, bardzo dobrze. Ta impreza, na potem będziemy się pojawiać. Super, zapraszamy do Żnina. Zawodnicy, którzy ukończyli bieg, zapraszamy na pyszną pałucką grochówkę, bo później jest dekoracja na rynku, koło baszty. Koło biura zawodów jest pyszna pałucka grochówka. Zawodników, żeby zostali na zakończenie też zawodu, bo losowanie naprawdę ciekawych nagród. Są nagrody rzeczowe, są bony wartości 150 zł. Brawo! Brawo! A zawodników, którzy ukończyli, czekają, zapraszam na pałucką grochówkę. Tutaj do biura zawodów. Brawo! 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 Gratuluję. I kolejni wspaniali zawodnicy na mecie 26 biegów. Przypominam, dzisiaj zawodnicy pokonywali 4 dystanse. Bieg na 10, bieg na 5, bieg na 2,5 i bieg na 5, przepraszam. Marsz Nordic Walking na 5 km. A ze Żnina tutaj widzę zawodników ze Żnińskiego Klubu Biegacza, z Pałuki Running Team. Pewnie są też Sokół Gąsawa. Rubi, dajesz, dajesz! 10 sekund! I przypominam, dzisiejszym organizatorem zawodów jest Żniński Klub Biegacza. Na czele z panem Stanisławem Gotlikiem. Kurde, 12 sekund! 12 sekund! Robisz! Brawo, brawo! Brawo! Pięknie zdjęcie! Brawo, gratuluję! Dawaj!
filmu. Cyknij zdjęcie. Zapraszamy rodziców z dziećmi na dekoracje. Będą dzieci nagradzane za biegi szkolne na rynek koło baszty. A ty przyjdziesz, czy ja mam przyjść na rynek? Dekoracja dzieci odbywa się za 10 minut na rynku. Teraz, żeby pani nam coś zajęta. Ale jeszcze biegają. A ja licencję zrobię. Już! Czy za daleko stoimy? Nie! Pipy to dzień głaskiego. Pan nie przechodzi jeszcze raz, już ma ten... I kolejni zawodnicy kończący bieg na 10 km. Cztery zawodniczki dobiegają do mety 26 Pieruszyńskiej.
A, na szyję. Nic nie widać. Dziku. I co? Aha. Więcej biegnie, trzecia osoba. O, właśnie Wojtek mówię co roku, 500 linii. Nie, no tam mamy z nas tych. Z niejaką tam wiesz, od Waldeka, ty masz swój medal ze sobą. Mam. Dasz mi? Ja ci dwa potem. Waldek, ja ci dwa tam. Ja to mówię medale, będę sponsorem. Śniadanie. Ja ci Waldek dwa tam, te medale. Śniadanie. Dwie sztuki ci przyniosę, nie, nie problem. Ej, śniadanie tutaj, nie? Na rynku czy w szkole? Liceum. Ale masz tutaj medale u siebie, czy nie? Nie, ja to mówię, spokojnie. To mówię. Dzięki, wiesz, będę miał medale. Nie, no to nie, dobra, to spokojnie, zajmij się. Nie, ja chcę go. Dobra, no nie, dobra, to będę kogoś i zabierzesz już dnia. Dobra, wiem, ja ci tam... Nie ma tam medalu, zapomniał z niego. Panie... Stary żmigno by nie dostał. Panie, spokojnie, muszę tym tutaj dać. To, a to jest bodyguard. No, to jest panie, to nie jest tak. Do czego? Do bodyguardzie, do sportowca. Nie mogę dawać medalu. Ciebie jest. Nie pan sportowiec? A co? Wyjdź pan z trasy, wyjdź pan. Nie możemy. Nie się mam. Sportowiec. Ja już mam. Na jedynki. Ja już mam.